Dzisiaj jest 28 sierpnia 2019 roku. Jesteśmy w Kielcach, w kamienicy przy ulicy Planty 7/9. Z panią Kamilą Wojdą rozmawia Józef Markiewicz, wywiad realizowany dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pani Kamilo, kilka słów może na początek o sobie i o tym, jak to się stało, że pani trafiła tutaj do stowarzyszenia imienia Jana Karskiego. Nazywam się Kamila Wojda, jak pan powiedział, jestem Kielczanką, tutaj się urodziłam i właściwie spędziłam znaczną większość mojego życia. Jak trafiłam do stowarzyszenia? Stowarzyszenie działa tutaj od bardzo dawna, także jak ja już byłam w liceum, to się dowiedziałam o istnieniu stowarzyszenia, bo wtedy się dowiedziałam o pogromie na lekcjach języka polskiego. No i zaczęłam uczestniczyć w jakichś wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie w obchodach rocznicy pogromu, czy w spotkaniach z autorami, między innymi z panem profesorem Janem Grossem. I gdzieś to stowarzyszenie zawsze było obecne. To jest jakby część chyba już jakiegoś wizerunku Kielc, czy część krajobrazu zupełnie. Tego się nie da wyrwać z Kielc. Natomiast bezpośrednio, ponieważ jestem całkiem świeżym pracownikiem, bo pracuję w stowarzyszeniu dopiero od tego tygodnia, a trafiłam tutaj chyba w konsekwencji wystawy, którą zorganizowałam i zrealizowałam z własnej prywatnej inicjatywy i która stała na rynku od 5 lipca do 5 sierpnia 2019 roku. I podczas realizacji tej wystawy, zbierania materiałów, poznałam bardzo wiele osób, między innymi pana Piotra Piwowarczyka, który z kolei znał pana Bogdana Białka. I chyba po tej nici dotarłam do Kłębka, czyli do stowarzyszenia. Trochę rozmawialiśmy z panem Bogdanem Białkiem, czyli szefem stowarzyszenia i założycielem stowarzyszenia. I uznał, że mamy na tyle wiele punktów wspólnych w patrzeniu na sprawy relacji polsko-żydowskich, że warto nawiązać współpracę. A ta sama wystawa, mogłaby pani trochę więcej o niej opowiedzieć? Wystawa... Właściwie punktem wyjścia do wystawy była książka Jerzego Jerzmanowskiego pod tytułem W Starych Kielcach, który właśnie sporą część poświęca społeczności żydowskiej. Ja jako właśnie Kielczanka byłam zaskoczona, że tak wiele miejsc w Kielcach związanych jest ze społecznością żydowską, bo o tym w zasadzie się nie mówi. I bardzo jest mało upamiętnień, bo jest wspaniałe, myślę, upamiętnienie pogromu. I czy o ile można tutaj użyć tego słowa, że to jest wspaniałe, bo oczywiście wydarzenia są tragiczne, natomiast pan Bogdan Białek zrobił wszystko, żeby jednak pamiętać o tych wydarzeniach. Natomiast no, przed pogromem i przed wojną przecież tu się toczyło życie żydowskie i ci Żydzi byli częścią społeczeństwa polskiego, społeczeństwa kieleckiego. I bardzo niewiele informacji w przestrzeni publicznej znajdujemy właśnie na temat tych osób, które często były znakomitymi obywatelami, które włożyły, czy miały ogromny wpływ i wkład w rozwój tego miasta. I to było moją motywacją, żeby po pierwsze przypomnieć Kielczanom o tej społeczności przedwojennej, a po drugie pokazać tę społeczność jako część naszego społeczeństwa. Czyli chciałam przedstawić tych ludzi jako pełnoprawnych obywateli miasta Kielce. No i chyba mi się to udało.
w jakimś sensie, bo nawet potomkowie osób, o których pisałam na wystawie, które przedstawiałam na wystawie, podchodziły do mnie i dostałam taką informację zwrotną właśnie od jednego pana, że on sam nie wiedział, że Żydzi w Kielcach tak wiele zrobili, że tak wspaniale rozwijali to miasto. Więc faktycznie jakiś cel został osiągnięty. I o ile oczywiście nie jestem w pełni usatysfakcjonowana z rezultatu mojej pracy, bo zawsze może być lepiej i dostrzega się błędy, a ta wystawa była moją pierwszą wystawą, czyli zrobiłam to zupełnie bez żadnego doświadczenia. O tyle obserwacja osób przechodzących obok wystawy i osób, które nawet nie tyle oglądały ją, co czytały, no to faktycznie było to wspaniałą informacją zwrotną i bardzo budującą. Czyli ta wystawa prezentowała miejsca, czy ona prezentowała jakby materialne świadectwa, czy architekturę? To była wystawa plenerowa. Jak już powiedziałam, stała na rynku. Częściowo kilka eksponatów, ale to naprawdę bardzo mało, znalazło się w małej sali wystawienniczej Muzeum Dialogu Kultur, czyli oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. Natomiast ona prezentowała przede wszystkim osoby, historię rodzin bądź poszczególnych postaci. No i wskazywała, tutaj jednocześnie nie można oderwać miejsc od tych osób. Bardzo dużo pomogło mi Muzeum Historii Kielc i Towarzystwo Przyjaciół Kielc, z którym udało się nawiązać naprawdę wspaniałą współpracę i mam nadzieję, że ona będzie dalej się realizowała przy innych przedsięwzięciach. Natomiast na planszach znalazły się przede wszystkim wspomnienia, zarówno z tej książki, o której wspomniałam, jak i z innych książek, wzbogacone o informacje encyklopedyczne, bo jak wiadomo, wspomnienia są wspomnieniami. Natomiast oczywiście gdzieś te informacje encyklopedyczne, archiwalne, tu właśnie też Archiwum Państwowe w Kielcach wsparło wystawę swoimi materiałami, udostępniając mi je bezpłatnie. Żydowski Instytut Historyczny również. A także no, tam się znalazły na pewno opisy zarówno postaci, jak i miejsc, przede wszystkim postaci i ich historii. A jak doszło jakby do stworzenia tej wystawy, to znaczy chciałbym zapytać trochę o pani też taką no właśnie ścieżkę związaną z tą tematyką żydowską. Pani mówi o tym momencie szkolnym, tak? Mhm. Czy wcześniej w ogóle pani była świadoma jakichkolwiek aspektów żydowskiej historii Kielc? Powiem szczerze, że nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Pamiętam, że to faktycznie stało się w liceum, kiedy na lekcjach języka polskiego dowiedziałam się od pani profesor Marii Łuczyńskiej o pogromie. I było to dla mnie coś tak niepojętego zupełnie, jak to mogło się zdarzyć, jak mogło dojść do tego, że Kielczanie zaczęli mordować Kielczan bez względu na to, czy tam była jakaś prowokacja, czy jej nie było. I co mogło być motywacją w ogóle dla tych ludzi, żeby mogli zabijać. Że te emocje związane właśnie z tym niezrozumieniem spowodowały, że rzeczywiście moje zainteresowania skoncentrowały się w zasadzie na tej tematyce. Zresztą nie byłam chyba w tych zainteresowaniach sama, bo w liceum miałam dość szeroką grupę przyjaciół, natomiast jeden z nich mi zawsze towarzyszył w tych akurat zainteresowaniach i myślę, że on właśnie znał tę historię wcześniej i dużo więcej wiedział ode mnie wówczas.
Natomiast no, przez długi czas żeśmy szli ramię w ramię. Ale to było bezpośrednią przyczyną i na pewno to było przed liceum, w liceum, bo pisałam zresztą maturę właśnie na ten temat, czy właściwie ustną wtedy zdawałam na ten temat maturę, bo jestem z rocznika 86, a więc rocznika, który przechodził reformę edukacji. I to był rok, w którym była ta matura nowa i w którym uczniowie wybierali sobie sami temat matury ustnej i przygotowali na ten temat prezentację i ja właśnie przygotowywałam na temat kultury żydowskiej. No, ale właśnie taką motywacją, która skierowała mnie tutaj, to była ta wiadomość, że w Kielcach miał miejsce pogrom kielecki w 1946 roku, a więc już po wojnie. A jeśli chodzi jeszcze wcześniej, czy w domu w ogóle, czy pani historia rodzinna jest jakoś związana w jakikolwiek sposób? Nie. Nie, w żaden sposób moja rodzina nie była, przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. I no, jak pytałam mamę, to też ona nie, czy mówiła, że z tego, zgodnie z jej wiedzą nie jesteśmy w żaden sposób związani z Żydami, ani nigdy nie mieliśmy właściwie żadnej styczności, bo nawet po sąsiedzku ja nic nie wiem o jakichkolwiek relacjach żydowskich. Pytałam moją babcię jeszcze jak żyła i ona tutaj też nic na ten temat nie wiedziała. Babcia pochodzi z Bukówki, więc na Bukówce raczej nie było Żydów. Z kolei dziadek z Białogonu, tam była społeczność żydowska. Ale nie udało mi się uzyskać żadnych informacji na ten temat, żeby były jakiekolwiek relacje pomiędzy moją rodziną a tymi żydowskimi członkami społeczeństwa, czy żydowskimi sąsiadami. Także to tylko kwestie emocjonalne związane z pogromem i jakaś taka chyba też tożsamość, prywatna tożsamość i nie wiem, czy można powiedzieć tutaj o patriotyzmie lokalnym, ale pewnie jakieś emocje związane z Kielcami i kierujące w stronę patriotyzmu lokalnego, bo człowiek jest zawsze związany z miejscem, w którym się urodził, w którym się wychowywał. Także to chyba było to. A czy potem pani studiowała coś związanego z... Ja studiowałam polonistykę i pedagogikę, no, także kierunki zupełnie, no na pewno w jakimś sensie związane właśnie ze społecznością żydowską, bo zarówno w pedagogice były znakomite postaci, które miały korzenie żydowskie, jak i w polonistyce. Nie da się kultury polskiej omawiać bez omówienia wkładu tych postaci, które mają korzenie żydowskie. Natomiast oczywiście obie prace magisterskie, nie wiem czy oczywiście, ale obie prace magisterskie poświęciłam antysemityzmowi. Także zarówno na polonistyce, jak i na pedagogice. No i później podjęłam jeszcze studia doktoranckie już w Krakowie, których niestety nie udało się mi ukończyć. Ale zamysł pisania pracy doktorskiej też był związany właśnie z antysemityzmem. Także ta tematyka relacji polsko-żydowskich czy katolicko-żydowskich, bo to też jest bardzo trudne dla języka, myślę, opisywać to i decydować o faktycznej formie tych relacji przedwojennych. Mamy zupełnie inną rzeczywistość. Język do końca sobie w mojej ocenie prywatnej z tym nie radzi. Natomiast ta tematyka zawsze była obecna w moim życiu. Ten czy w inny sposób, czy w jakimś życiu uczelnianym, zawodowym, czy w życiu prywatnym, bo to związane jest z filmami i z książką, no to przede wszystkim to. I jak gdzieś podróżujemy, to zawsze
staram się wszystkich zaciągać w te miejsca, gdzie społeczność żydowska odcisnęła swój ślad. I później w życiu zawodowym też tam, gdzie mogłam, to się tym zajmowałam. Na przykład w wydawnictwie, redagując książki do języka polskiego, dbałam o to, żeby ten temat jednak był zaznaczony. Bo pani mówiła o antysemityzmie, no jesteśmy w bardzo takim konkretnym i znaczącym miejscu tutaj, tak? Mhm. I chciałem, wiem, że to może być bardzo trudne i złożone pytanie, ale chciałbym je tak zadać. To znaczy, jak to z pani perspektywy wygląda, z pani perspektywy i z perspektywy tego miejsca, kwestia antysemityzmu, w kontekście pogromu też, tak? No i też tego, jak o tym mówi stowarzyszenie choćby, ale też interesuje mnie pani jakby osobista taka refleksja. Co jakby z perspektywy właśnie tej kamienicy tutaj przy plantach. Czy to miejsce jest na pewno tragicznym dowodem na to, że antysemityzm może przybrać formy najgorsze, jak tylko to możliwe, czyli formę nawet nie tyle agresji fizycznej, co agresji fizycznej, która się przeradza w mord, czy w zabijanie ludzi. Bez sądu, właściwie bez przyczyny. Bo czy pochodzenie może być przyczyną? Natomiast z mojej perspektywy zastanawiam się, w jakim kierunku może pójść, właśnie mając w głowie i w świadomości pogrom kielecki, dokąd może dojść każda agresja i każda dyskryminacja. I jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć w agresji werbalnej. I te pytania wydają mi się szczególnie aktualne w tej rzeczywistości społeczno-politycznej, w jakiej się właśnie jako społeczeństwo polskie znajdujemy. Bo właśnie w pracy doktorskiej planowałam porównywać tak zwaną mowę nienawiści do międzywojennego antysemityzmu na podstawie prasy. I okazuje się, że bardzo wiele mechanizmów jest w zasadzie takich samych. Natomiast stowarzyszenie mówi chyba w podobny sposób, że był to mord Kielczan na Kielczanach. Tyle, że pochodzenia żydowskiego. I nie da się o tym pochodzeniu zapomnieć w opisywaniu tej zbrodni, bo ci ludzie zostali zabici właśnie ze względu na ich pochodzenie. To jakby pochodzenie spowodowało, że oni zostali podejrzeni o jakąś niewyobrażalną zbrodnię. Natomiast jako mieszkanka Kielc widzę też, jak zachowują się przedstawiciele tej drugiej opcji, właśnie polityczno-społecznej, ta, która dochodzi właśnie do władzy w Polsce. I nie wiem, jak wiele jest takich osób w Kielcach, bo nie prowadziłam żadnych badań i nie mam pojęcia, jak to wygląda statystycznie czy procentowo. Natomiast faktem jest, że są osoby, które w ogóle uważają, czy poddają wątpliwość, że pogrom kielecki w ogóle miał miejsce. I to jest dramat tego kraju i tego społeczeństwa, że historia zaczyna zataczać jakieś tragiczne koło.
i są osoby, które poddają w wątpliwość udział Kielczan, a nawet jeżeli nie poddają udziału Kielczan w pogromie, to dla nich ważniejsza jest właśnie ważniejszy jest ten nurt, czy ta opcja związana z prowokacją, której w żaden sposób nie da się udowodnić póki co, a przynajmniej nie powstało żadne opracowanie historyczne, które by jednoznacznie wskazywało, że ta prowokacja była. A nawet jeżeli była, tak jak powiedziałam, to ja zawsze zadaję takim osobom, bo niestety w swojej naiwności włączam się w tego typu dyskusje i ja pytam, czy jeżeli ty byś mnie sprowokował do zabójstwa kogokolwiek, to kto odpowiada przed sądem za tę zbrodnię? Ty czy ja? Kto większą odpowiedzialność ponosi? I kto de facto zamordował? Ty czy ja? I niesamowite jest w tym wszystkim to, że te osoby po prostu nie odpowiadają na te pytania. One cały czas mówią, że no dobrze, ale pojawia się taki dokument, który wskazuje na to, że była prowokacja. Ja mówię, ja nie pytam teraz o to, czy była prowokacja. Nie mówię, że jej nie było. Mówię, że nie ma wystarczających dowodów. I wie pan, dochodzimy do pewnej ściany, bo ta druga strona nie słyszy mojego pytania. A odpowiedź na pewno na to pytanie nie pada. Także to jest naprawdę bardzo nie wiem, demotywujące w jakimś sensie na pewno, w jakimś sensie trudne do przejścia i skłania mnie też do jakiejś refleksji nad sposobem mojej komunikacji, czy zaczynam się zastanawiać, czy może nie jestem zrozumiana, czy może coś powoduje, że ja podążam złym tokiem, czy złą drogą, niewłaściwą. I wtedy najczęściej przypominam sobie takie zdjęcie z Kielc, archiwalne, gdzie jest ulica Kozia, bardzo niedaleko stąd. Jest to ulica, która weszła była na terenie getta. I stoi tam kilku chłopców żydowskich. I przypominam sobie w pamięci tę ulicę, jej współczesny wygląd i to, że tych chłopców nie ma. I sobie myślę, że równie dobrze w getcie mogła być zamknięta moja mama czy moja babcia. Że ja mogłam być zamknięta i bez zupełnie żadnego powodu. No i potem odpowiedź na to, czy jestem na właściwej drodze, jest jednoznaczna. Bo też tutaj właśnie pani mówi o tych, wspomniała o różnych jakby powiedzmy stopniach gradacji antysemityzmu. No tu jesteśmy w miejscu, które jest najbardziej w zasadzie, znaczy no jest najbardziej ekstremalnym, tak? I ja się zastanawiam, bo znowu ponawiam to pytanie też o tą perspektywę tego miejsca, tutaj domu przy Planty 7, tak? Kiedy jest on dowodem tak na najmocniejszą, ekstremalną formę antysemityzmu i też przecież to, co jest specyficzne w kontekście polskim, to jest to, że to jest jednak tutaj mord, tak, w którym brali udział Polacy, tak, Kielczanie. Jak pani sobie z tym radzi, bo to jest w zasadzie takie to inaczej wygląda, mi się wydaje, to już wiemy po tym nawet jednym dniu bycia tutaj, tak? Znaczy to można było się domyślić, że
Co innego jest jakby mówienie o pogromie kieleckim z perspektywy relacji polsko-żydowskich generalnie gdzieś tam, a zastanawiam się, jak to jest mówić o tym tutaj, tak, będąc na miejscu. Wie pan co, ja, ja sobie pomyślałam kiedyś, bo należy do takich raczej refleksyjnych osób i bardzo się dużo nad tym zastanawiałam. Zresztą przy okazji mojej wystawy, kiedy nawiązałam kontakt z potomkami Żydów kieleckich i zaczęliśmy rozmawiać i często dyskutować po prostu na temat współczesnych relacji polsko-żydowskich w kontekście właśnie naszej przeszłości. Pomyślałam sobie, że nie wybaczysz mi, jeżeli ja coś zrobiłam przeciwko tobie. I ja nie będę sobie w stanie wybaczyć sama, jeżeli do momentu, kiedy cię nie przeproszę. I ja sobie sama nie będę w stanie wybaczyć do momentu, kiedy cię nie przeproszę. I to jest przecież głęboko zakorzenione nawet w katolickiej tradycji, kiedy idziemy do spowiedzi, wyznajemy swoje grzechy, przepraszamy, postanawiamy poprawę. I to niezależnie od tego, jaka to jest tradycja, czy to jest religijne, czy to jest świecka, bo w naszych relacjach codziennych, tak samo ja, nie mówiąc już o skrzywdzeniu ciebie świadomie i z premedytacją, bo to jest, wydaje się, oczywiste, ale my przepraszamy przecież nawet, jeżeli zrobimy coś nieświadomie. Jeżeli popchnę kogoś przypadkiem, mówię, przepraszam. I dopiero to słowo powoduje, że ta osoba mówi, nic się nie stało. Oczywiście to jest bardzo przykład taki trywialny, bym powiedziała, i może nieprzystający do wagi. Ale bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób możemy budować przyszłość. Bo przeszłości nie zmienimy. I pogrom kielcki jest faktem. On jest faktem po prostu. I tego nie zmienimy. I nie cofniemy, pomimo tego, że ja bym bardzo chciała, naprawdę bardzo bym chciała cofnąć czas do 39 roku i nie pozwolić, nie wiem, zrobić coś, co oczywiście jestem jednostką i to się nigdy by nie wydarzyło, ale zrobić coś, co, nie wiem, przerwie tę maszynę, która umiejscowiła ludzkość całą w takim położeniu, w którym borykamy się z doświadczeniem Holokaustu, bo to jest doświadczenie ludzkości. Ale nie mogę. Ja nie mogę cofnąć czasu, nie mogę sprawić, że Holokaust się nie odbędzie. Nie mogę sprawić, że pogrom kielecki się nie odbędzie. Ale i nie zmienię przeszłości. Nie jestem w stanie zmienić przeszłości, ale mogę zmieniać przyszłość poprzez zmianę teraźniejszości. I nawet jeżeli to jest jeden człowiek, nawet jeżeli to jestem ja sama, nawet jeżeli zmieni się coś we mnie, to tak naprawdę zmienia się świat, bo jestem częścią tego świata. I pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam właśnie ze wspomnianym przyjacielem na temat zawodu nauczyciela, który miałam podjąć. Właśnie mówię, nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś sens, bo czy mamy wpływ na swoich uczniów? I on mówi, Kama, wiesz co, nigdy nie wiesz, która lekcja jest ważniejsza, taka, gdzie 20 osób będzie zainteresowanych twoją lekcją, czy może taka, w której będzie tylko jedna zainteresowana, ale ona coś z tej lekcji faktycznie będzie w stanie, po tej lekcji będzie w stanie zmienić coś w swoim życiu. I tak samo jest
z mówieniem o pogromie, z postrzeganiem pogromu, z postrzeganiem tego miejsca, że jeżeli znajdzie się chociaż jedna osoba, która pomyśli sobie o relacjach z ludźmi, po prostu z innymi ludźmi, którzy być może mają inny kolor skóry, być może mają innych przodków, to warto. I warto mówić o pogromie właśnie w takich kategoriach. Tak to postrzegam. Postrzegam to jako fakt, który jest oczywiście bardzo tragiczny. Jednym z najtragiczniejszych w historii ludzkości. No i jedynym sposobem, żeby można było to zaakceptować, to jest praca nad naszą przyszłością. Żeby to nigdy się nie powtórzyło więcej. I żeby mimo wszystko, jakkolwiek to irracjonalnie brzmi, wypłynęło z tego coś dobrego. Co jest zresztą też charakterystyczne zarówno dla tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, gdzie cierpienie jest błogosławieństwem, i dla judaizmu, gdzie Żydzi też się starają wyciągnąć coś dobrego z tych tragicznych wydarzeń. Tak jak jakieś wyjazdy do Izraela, powstaje państwo Izrael później. Ale to bardzo ważne. Pani wspomniała o tych, jak rozumiem, potomkach Żydów kieleckich. Czy miała Pani kontakt z tymi samymi ocalałymi, czy z getta też, czy z pogromu? Nie. Miałam kontakt z drugim i trzecim pokoleniem, czyli miałam kontakt z synem synem człowieka, który mieszkał w Kielcach i który był na plantach, ale on nie był związany, czy ominął go pogrom, on zdążył wyjechać. I miałam kontakt z córką Marii Machtynger, czyli z ocalałą z pogromu. No i jeszcze z kilkoma innymi osobami, które właśnie były albo synem, albo wnuczką kieleckiego Żyda. Bo ja też mam pytanie, no to jest też taki ważny temat odnośnie właśnie kwestii generacyjnych. No i co się z tym wiąże, kwestii odpowiedzialności? Tutaj na pewno Państwo o tym mówią, tak? Odpowiedzialności, czy winy, czy no, tych czy zadośćuczynienia, no tych, coś, co jest, mi się wydaje, immanentnie jakoś związane też z interpretacją tak naprawdę i znaczeniem pogromu. To znaczy, jak Państwo o tym, czy Pani jak o tym myśli? Może bardziej mnie to interesuje, nie Państwo jako stowarzyszenie, jakby oficjalne stanowisko, bardziej mnie interesuje Pani refleksja. Wolałabym mówić mimo wszystko jeszcze o swoich prywatnych przemyśleniach, oczywiście też rozmawiałam z nimi na ten temat i większość osób nie obarcza odpowiedzialnością za tamte wydarzenia współczesnych ludzi mieszkających w Polsce. I to jest zupełnie naturalne, myślę, bo nikt z nas nie uczestniczył w tamtych wydarzeniach. Więc nie można odpowiadać za zbrodnie chociażby nawet swojego ojca, co dopiero za zbrodnie obcych ludzi, bo o ile wiem, nikt z mojej rodziny nie uczestniczył w tych wydarzeniach. I
To było chyba też zaskoczenie mimo wszystko dla mnie. Tam nikt nie oczekuje ani przeprosin za to. Oczekują jedynie pamięci. Przynajmniej te osoby, z którymi ja rozmawiałam. Oni się przede wszystkim obawiają tego, że historia relacji właśnie katolicko-żydowskich czy polsko-żydowskich zostanie zatartej albo zostanie zakłamana. No bo co sobie pomyśleć, jeżeli minister edukacji mówi, że zbrodnia w Jedwabnem jest opinią, a nie faktem. I na szczęście to się nie wydarzyło, takie zdanie nie padło o pogromie kieleckim, ale bo o ile wiem, to nikt z osób publicznych nie podważa tego faktu, na szczęście. Chociaż już sam fakt, że mówimy o tym, dowodzi tego, że naprawdę jest coś nie tak w tym momencie dziejowym, w którym się znaleźliśmy. Natomiast prawdą jest też, że jest szalenie trudno rozmawiać z dwóch punktów widzenia narodowych o trudnej przeszłości, która dotyczy dwóch różnych grup narodowych w tej chwili, które w dodatku kiedyś tworzyły jedną grupę, bo przecież ci ludzie byli obywatelami Polski. Wielu z nich się czuło Polakami. Natomiast ja pamiętam, jak kończyłam studia podyplomowe, czy jak byłam słuchaczką studiów podyplomowych w Muzeum Auschwitz-Birkenau i rozmawialiśmy z uczestnikami właśnie na temat funkcjonowania muzeum, na temat tego, co się tam dzieje i co się dzieje wokół funkcjonowania muzeum. Zawsze podkreślaliśmy, że zresztą chodziło nawet wtedy o wystawę narodową rosyjską, ten czas, który by wydłużał się z jej instalacją i o powody tego wydłużającego się czasu. Zawsze podkreślaliśmy, że nie zazdrościmy roli pana dyrektora muzeum, bo to jest niesamowicie trudno połączyć te wszystkie punkty narodowe, znaleźć jakiś wspólny punkt i móc rozmawiać o tym na płaszczyźnie po prostu ustalania pewnych formalnych na przykład, czy praktycznych rozwiązań, bo każda grupa narodowa ma jakiś swój punkt widzenia, czy każda grupa społeczna nawet ma swój punkt widzenia, nie mówiąc już o tym, że narodowa. No, natomiast o faktycznej trudności takiego znalezienia wspólnego punktu przekonałam się właśnie podczas moich prywatnych rozmów z potomkami Żydów kieleckich. To było bardzo często bardzo poruszające i pomimo tego, że mieliśmy te same intencje, bo oni oczywiście też mnie bardzo wsparli w moim przedsięwzięciu i wyrażali naprawdę olbrzymią radość z tego, że coś takiego się zaczyna dziać, że są ludzie, którzy pamiętają właśnie. I pomimo tego były takie momenty, w których zdarzało nam się po prostu dyskutować i to była dyskusja często bardzo emocjonalna i nie zawsze potrafiliśmy się nawzajem zrozumieć. Dlatego, że żyliśmy w dwóch różnych rzeczywistościach, właśnie polityczno-społecznych, ponieważ bardzo trudno jest zrozumieć czasy komunizmu w Polsce, który też zaważył na relacjach polsko-żydowskich przecież. Ponieważ ta historia, która kiedyś była wspólna, w pewnym momencie przestaje być wspólna.
No i trudno jednak zrozumieć czasem siebie nawzajem, pomimo dobrych i takich samych intencji. Natomiast zawsze pamiętam, że było podkreślane to, że oni nie obwiniają współczesnych mieszkańców Kielc ani współczesnych Polaków za zbrodnie z 1946 roku, czy jakiekolwiek wydarzenia, które, czy za działalność szmalcowników, czy za właśnie zbrodnie, w których uczestniczyli Polacy podczas II wojny światowej. O, chyba prawie popełniłam przestępstwo. Przecież wiadomo, że Polacy uczestniczyli, prawda? No tak. Znaczy to, co pani mówi, też się nad tym tak zastanawiam, bo jest kwestia intencji, właśnie dobrych intencji. I tak, no my zresztą w muzeum mamy cały program poświęcony Polskim Sprawiedliwym. I tak naprawdę, znaczy to chyba jest też trochę oczywiste w tej chwili już, bo my jesteśmy tego świadomi, że bardzo często tam właśnie jakby w tych historiach ratowania dochodzi do ukrywania tak naprawdę rzeczy, no mówiąc po prostu bardzo eufemistycznie, nieprzyjemnych, których tam na różny sposób doświadczają, choćby ci ukrywani. Ale jakby jest to robione, tego chcą też ci sami ocalali bardzo często. Bo oni jakby te dobre intencje ich są ważne, to jest jakby ich wola, natomiast oni jakby często mam wrażenie, czy czasami mam wrażenie, że tu nie ma tak naprawdę rzeczywistego takiego porozumienia, tylko to rzeczywiście trzyma się trochę na tych dobrych intencjach, bo nie dochodzi do wypowiedzenia wszystkiego, tak? Nie dochodzi do powiedzenia całej prawdy. To nawet ja miałem takie sytuacje, kiedy w Izraelu gdzieś robili wywiad z ocalałą, córka urodzona już w Izraelu, ocalała opowiadał historię ratowania po polsku. Ta córka zupełnie tego nie rozumie. I ona nam mówi tak naprawdę, jak ci ta rodzina ją traktowała i tak dalej. I mówi nam wprost, żebyśmy tego nie mówili. Tutaj było to edytowanie, o której pani mówiła, tak, żebyśmy tego nikomu nie mówili. Bo relacje z rodziną ratujących są świetne, tak, i tak dalej. Natomiast tam nie doszło jakby do... Znaczy to jest trochę takie porozumienie, ale za cenę jednak nie powiedzenia wszystkiego, i ja się coraz bardziej nad tym zastanawiam, czy to nie doprowadzi jednak do... Czy to, znaczy po prostu, czy to jest dobre, bo być może to nie jest dobre, tak? Czy jakby właśnie... To jest problem, tak? No, kwestia dobrych intencji. A te rozbieżności jakby najczęściej dotyczyły czego w tych pani rozmowach? Znaczy rozbieżności. Różnica perspektyw. No przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to był właśnie czasy komunizmu i trudność w zrozumieniu samego komunizmu i warunków, które komunizm zafundował Polsce i Polakom. To była jedna rzecz, bo jakby wielu ludzi nie zdawało sobie sprawy, że funkcjonowała w Polsce cenzura. To, że po prostu nie można było o pewnych rzeczach mówić. To zupełnie jakby, ja miałam wrażenie, no to było moje, to jest oczywiście też to moje prywatne wrażenie, że ja
musiałam przypominać, że przez ileś tam lat po wojnie, do momentu odzyskania, czy do momentu wprowadzenia demokracji, czy do momentu upadku komunizmu w Polsce, nie można było po prostu mówić o pewnych rzeczach, o relacjach polsko-żydowskich, o pogromie przecież. To była jedna rzecz, a druga, drugą taką, takim powodem to wydaje mi się, że to była generalizacja w języku. Nieświadoma, a jednocześnie przez różnie wpływająca na postrzeganie czy na rozumienie się wzajemne. To znaczy, że jeżeli Dawid, z którym się bardzo zaprzyjaźniłam, mówił mi, że Polacy brali udział czy wielu Polaków, czy Polacy byli szmalcownikami, że Polacy przyczyniali się, czy pomagali no nie wiem, Niemcom w, na przykład w łapaniu Żydów. No to my automatycznie rozumiemy, że wszyscy Polacy. No bo on mówi Polacy. Ja właśnie to znaczące było też, że nigdy jakoś nie czułam potrzeby przypominania o sprawiedliwych. Po prostu nigdy nie czułam potrzeby przypominania o sprawiedliwych, a do tego momentu mówię, Dawid, ja wiem o tym doskonale. Znam badania polskich historyków przecież, którzy mówią o zbrodniach polskich. Przecież wiem o Niedbawnym, przecież wiem o pogromie kielerskim. Znam pozycję Tokarskiej Bakir, Grossa, Grabowskiego. Ja wiem, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby wszyscy tak robili, bo mam też świadectwa chociażby samych ocalałych i Żydów, którzy też mówią o relacjach, o dobrych relacjach pomiędzy Polakami żydowskimi i nieżydowskimi, czy pomiędzy Żydami a Polakami, czy pomiędzy katolikami, chrześcijanami a Żydami przed wojną. No i a on to z kolei rozumiał, że ja próbuję zaprzeczyć temu, co on powiedział. Więc to to było takie, że on mi odpowiadał później, że ale ja nigdy nie zaprzeczałem, że są sprawiedliwi. My jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim sprawiedliwym wśród narodów z Polski. Wiemy, że jest ich najwięcej. Upamiętniamy ich jak tylko można. Zawsze o nich wspominamy. Zawsze to jest, dla nich to była oczywistość, wręcz oczywista oczywistość, że sprawiedliwi są. I to się nie pojawiało w ogóle. Ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek powiedział coś negatywnego na sprawiedliwych. Tak jak pan mówi, że no, przecież jest Kącki, jest pozycja Kąckiego, który opisuje zachowanie tam sprawiedliwych też w Białymstoku. I która ich postawa nie do końca mieści się w naszych wyobrażeniach o sprawiedliwych. Tak. Ale mam wrażenie, że jest to związane z dysonansem poznawczym. I jakby u nas, my zawsze myślimy o kimś, jak jest ktoś święty, to on musi być święty od początku do końca, od narodzin do śmierci i na każdej płaszczyźnie. I tam nie ma miejsca na jakieś niesprawiedliwości. On musi być idealny. Zresztą mam wrażenie, że to powoduje właśnie to niezrozumienie relacji polsko-żydowskich przez Polaków w tej chwili, że i te wszystkie... Nie wiem, czy to można w ogóle nazwać nieporozumienie, ale kształt relacji polsko-żydowskich w tej chwili mam wrażenie, że bardzo jest negatywnie na ten kształt wpływa właśnie dysonans poznawczy, że my jako ofiara nazistów czy Niemców, Rosji czy później komunistów,
nie jesteśmy w stanie być także oprawcami. To znaczy w naszym wyobrażeniu. Ofiara jest ofiarą od początku do końca i wiadomo, że ofiara nie stanie się oprawcą, no bo sama doznała wielu krzywd, więc no to nam się nie mieści w tych ramkach wyobrażeniowych, Kisza. I to chyba tyle, jeśli chodzi o te nieporozumienia, natomiast one faktycznie dostarczały nam sporo emocji. A jeszcze jedną rzeczą, przepraszam, jeszcze jest trzecia faktycznie rzecz, to właśnie sprawa też językowa związana z tożsamością. Jak mówić o tych osobach, czy trzymać się podziału Żydzi i Polacy i mówić o relacjach polsko-żydowskich przed wojną. Bo ja bardzo chciałam ich umieścić jednak w społeczeństwie kieleckim. I uważałam, żyłam z przekonaniem, takie miałam przekonanie, że należy po prostu tak zrobić. Pomimo tego, że w Kielcach był silny antysemityzm przed wojną, to ja nie chciałam być antysemitką w mówieniu o przyszłości. Bo mam wrażenie, że jest to kontynuacja antysemickiego dyskursu, jeżeli mówię o Żydach przedwojennych, polskich, kieleckich, to ja, nazywając ich Żydami w relacjach, jednocześnie wyrzucam ich z grona Polaków. Bo jak mówię polsko-żydowskie, no to kim byli ci ludzie? To oni nie byli Polakami? I oczywiście ten problem nie daje mi spokoju, nie pozwala mi spać i jak tylko znajdę jakiegoś specjalistę, to zawsze próbuję rozstrzygnąć ten problem. I niestety dotąd mi się nie udało i każdy składa ręce. I rozmawiałam na ten temat także z samymi potomkami Żydów kieleckich i tymi, którzy mieszkają w Polsce też. No i niestety chyba jest problem nierozstrzygalny zupełnie. Znaczy, oczywiście nie można zapominać o tym i to tak jak już wspomniałam. Ci ludzie ginęli za swoje żydostwo, nie za swoją polskość. Tylko, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu z nich miało jedną tożsamość, a ilu z nich miało dwie tożsamości. A ci z jedną tożsamością, czy ani nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ci z jedną tożsamością byli Polakami czy Żydami. Bo jeden właśnie z potomków dwóch nawet, po wystawie też się do mnie jeden odezwał, do którego mi się nie udało dotrzeć przed otwarciem. Oni mówią jednoznacznie, mój ojciec, mój dziadek był Polakiem, on czuł się Polakiem. Więc jeżeli ja go nazwę Żydem, no to zostanę antysemitką. A jednocześnie nie możemy zapominać o tym, że oni zostali zamordowani za to, że ktoś ich uznał za Żydów, że mieli jednak korzenie żydowskie, że to było powodem, z powodu, że to było powodem ich śmierci i kaźni. Znaczy, myślę, że ma pani rację, że to jest trochę, jesteśmy takimi ofiarami myślenia albo, tak? Bo to oczywiście jest tak, że każdy ma złożoną tożsamość i oni, tak jak niektórzy rozmówcy też moi, nasi tak mówią, że tak, no, że jestem Polką i jestem Żydówką, ale są jeszcze inne przecież poziomy tożsamości. Natomiast oczywiście no, w kontekście Holokaustu ta tożsamość żydowska stała się jakby kluczową.
ale to zawsze też, znaczy ja też mam takie poczucie, to mi się tutaj z panią identyfikuje, bo chodzi o to, że z jednej strony poniekąd, żeby no właśnie nie robić tego aktu wykluczenia, mm-hmm. ale z drugiej strony jest to też, żeby uznać tą tak. tożsamość. To tak. I teraz, jeśli myślimy o albo, to się nigdy nie stanie, bo to jest mm-hmm. tożsamość taka, zresztą każdy z nas ma. Ja pamiętam też taką rozmowę bardzo fajną z taką panią, która mówi, ona się urodziła przed wojną, w latach 30. Mówi, niektórzy mówią, że jestem Żydówką zasymilowaną, ale ja jestem Polką i Żydówką, ale dlaczego zasymilowaną? Ja się przecież urodziłam w Warszawie, tak? Się nie asymilowałam, ja po prostu tutaj wyrosłam, to nie, tak? Ale w momencie, kiedy rzeczywiście tak myślimy jedno, bardzo płaszczyznowo, to zero jest tak, zero-jedynkowo, to jest trudne. Wiesz, to jest chyba też znak naszych czasów właśnie, bo po pierwsze ta tożsamość narodowa, ona się bardzo usztywniła, mam wrażenie, po wojnie. No i nasze społeczeństwo nagle stało się jednolite. A przecież nigdy nie było społeczeństwem jednolitym do tej pory. I to jest ta trudność, że no, mimo wszystko nie jesteśmy w stanie wyzbyć się współczesnych jakichś takich okularów, przez które patrzymy na rzeczywistość. I trudno jest mówić o przyszłości, by nie popełniać jakichś anachronizmów. No właśnie to rozstrzyganie nas gubi bardzo. Wszystko chcemy mieć poukładane i rozstrzygnięte i zdefiniowane i skategoryzowane. Nie zawsze się tak da, a jednocześnie przy wysypie, czy nie wiem jak to nazwać, odradzaniu się jakichś takich klimatów nacjonalistycznych, to powoduje jeszcze większą, nie wiem, czy chęć, czy pokusę właśnie do skategoryzowania i mówienia o tych, o przeszłości w sposób zero-jedynkowy. Przecież nawet o teraźniejszości nie powinniśmy mówić w sposób zero-jedynkowy. No, jakoś próbujemy. Pamiętam, czy takie pytanie pani mówiła o tej swojej wystawie i o historii żydowskiej Kielc. Jakby jak to się stało chronologicznie? Czy to było tak, że jakby najpierw tutaj powstało to stowarzyszenie, znaczy z tą wystawą to wiem, tak, bo ona była w tym roku. Natomiast generalnie, czy to jest tak, że jakby historia pogromu najpierw pociągnęła za sobą jakieś inicjatywy czy działania związane z pokazywaniem dziedzictwa żydowskiego Kielc, czy to były jakby równoległe sprawy? To znaczy ja jak zaczynałam swoją wystawę, nie byłam związana ze stowarzyszeniem. Jeśli chodzi o moją prywatną ścieżkę zainteresowania, to faktycznie najpierw punktem zwrotnym była wiedza na temat pogromu. No bo jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to próbujemy się dowiedzieć o tym jak najwięcej, żeby bo nam się wydaje, że w końcu nam się uda zrozumieć. Ja do tej pory nie rozumiem i mam nadzieję, że nie zrozumiem. I moja cała działalność, którą prowadzę związaną właśnie z relacjami polsko-żydowskimi, jest związana właśnie z tą intencją, żebym nigdy nie zrozumiała. Jak to jest możliwe, że doszło do Holokaustu? Jak to jest możliwe, że doszło do pogromu? To znaczy chodzi o to, że wtedy jakby... Jeżeli zrozumiem, to zacznę myśleć tak jak antysemici. O to chodzi.
że mam nadzieję, że nigdy nie zrozumiem, że można zabić z powodu pochodzenia. Czyli jakby moment jednoznacznego wyjaśnienia tematu jest po prostu jego, no jego zamknięciem poniekąd. Ja pani powiem tylko jeszcze dodam, że znaczy w tym sensie, że chyba wiem, o co pani chodzi, bo takie głosy na przykład pojawiały się, jak powstawało Muzeum Polityki Krytycznej, tak? Właśnie na takiej zasadzie, że znaczy krytyczne z mojego punktu widzenia, pozytywnie krytyczne, bo taka idea, że powstanie Muzeum Polin z wystawą 1000 lat dziejów Żydów polskich, okej, okay, i tam zostanie wszystko pokazane, jakby wszystko już będzie jakby tak, wszystko będzie już jakby skończone, a tak, tak nie, nie powinno być i tak się nie da tak naprawdę. Tak. No to jest, były takie, że to jakby spowoduje, że w Polsce już czy to z perspektywy czasu widać, że to były trochę nierealne takie głosy, ale że to jakby ten temat zostanie ostatecznie jakby wyjaśniony i wszystko już, już więcej nie będziemy musieli się tym zajmować, tak? Oczywiście wiadomo, że im dalej w las, tym więcej drzew. Chyba nie istnieje na świecie taka dziedzina wiedzy, którą można by było zgłębić od początku do końca. I na pewno, jak tworzyłam wystawę, to właśnie to wpadłam w tę pułapkę, że wydawało mi się, że poznam bardzo dużą część przynajmniej tej historii Żydów kieleckich, a teraz mam wrażenie, że wiem jeszcze mniej niż wiedziałam, przystępując do realizacji tej wystawy. Natomiast ja miałam na myśli trochę co innego. Ja miałam na myśli taką płaszczyznę związaną z naszymi emocjami i i z ludzką twarzą człowieka, i jeśli mogę użyć takiego sformułowania, z naszym człowieczeństwem. Bo gdzie było nasze człowieczeństwo właśnie podczas pogromu? I zresztą są badania na temat SS-manów, na temat strażników Auschwitz przecież i okazuje się, że to byli normalni ludzie, bardzo normalni, którzy mieli swoje rodziny, którzy potrafili jechać na piknik, cieszyć się życiem, a którzy za chwilę zamieniali się w bestie. I to zrozumienie ich postępowania, oczywiście możemy zgromadzić ogromną wiedzę na ten temat, ogromną dokumentację, ale ta esencja, czyli człowieczeństwo, natura człowieka pozostanie niezrozumiała, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak tak można. Jak można iść bawić się do ogródka ze swoimi dziećmi, za chwilę mordować niewinnych ludzi, jakichkolwiek ludzi. Więc jak można znaleźć w sobie jakieś, nie wiem, siły czy motywacje, żeby jednych ludzi traktować jak nie ludzi. Co musi się zadziać w człowieku, w jego umyśle, w jego sercu, w jego duszy, żeby zaczął zabijać człowieka w rzeczce częścią kaloryfera. Co musi się stać w takim człowieku? Gdzie się podziewa wtedy jego człowieczeństwo? To jest dla mnie niezrozumiałe. I dlatego mam nadzieję, że ja nigdy tego nie zrozumiem, bo gdzie będę, jeżeli zrozumiem jako człowiek?
O to mi chodzi. Chodzi mi o taką ludzką, o naturę ludzką. O to, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie się... Że przeraża mnie to, że tak naprawdę potencjalnie i ja, i pan jesteśmy w stanie kogoś zamordować. Jeżeli ktoś nam wrzuci do głowy, albo my sami, odpowiednią ideologię, odpowiednią kategoryzację i jeżeli uwierzymy, że jakiś człowiek z powodu koloru skóry czy z powodu koloru oczu przestaje być człowiekiem. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe. I mam nadzieję, że umrę z tym niezrozumieniem. To znaczy jest, bo to jest ta, to na pewno pani zna, ta Hannah Arendt. Tak. Natomiast, czyli to jest takie bardzo instrumentalne, że w zasadzie człowiek w konkretnych warunkach i tak dalej. Tak. Jakby, natomiast, no, to jest nie do końca, znaczy to nie jest wystarczające wytłumaczenie, tak, jak rozumiem. Tak, po prostu. Tak. Znaczy, że musi jednak, bo to też jest w zasadzie takie wytłumaczenie, tak, że... Tak, ale... Że jakby pozbycie też jednostki trochę i wolnej woli, prawda, de facto. No tak, tylko że oczywiście tak, tylko to w dalszym ciągu pozostaje jakąś taką kwestią. No nie można też zwolnić kogoś z odpowiedzialności za zbrodnię tylko dlatego, że znalazł się w określonych warunkach i nikt nie zwalnia nikogo z takiej odpowiedzialności i nawet jeżeli zresztą są badania, o teraz mi wyleciało z głowy, czy ja przeprowadzał doświadczenia na studentach, którzy wykonywali rozkazy, tak, na swoich kolegach. Tak, no. Więc no, pytanie, czy faktycznie wykonując rozkaz jestem zwolniona z odpowiedzialności za swoje czyny? No wiadomo, że nie. I czy to, więc nawet jeżeli mówimy, że człowiek staje się pozbawiony pewnej części wolnej woli, czy w ogóle wolnej woli, no to czy go zwalniamy z odpowiedzialności? Wiemy, że nie zwalniamy go. I jak to się dzieje, że mimo wszystko, jakkolwiek nie wyglądała sytuacja sprawiedliwych, czy ich zachowania, ich postawy podczas II wojny światowej, oni jednak byli. Zresztą na plantach też się znaleźli ludzie, którzy wśród tłumu mimo wszystko pozostali sobą i wywieźli stąd kilka osób. Tak, czyli był przecież dozorca, który ukrył dziewczynę. Więc to nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, znaczy, to jest oczywiście moja prywatna ocena i mnie to nie satysfakcjonuje, ta odpowiedź. I nadal staram się, żeby pozostać wrażliwą na drugiego człowieka. I oczywiście wychodzi mi to bardzo różnie, bo jestem człowiekiem i przeżywam różnego typu emocje i też wpadam w złość i w radość i w smutek. Czasem bywam zła na różnych ludzi z różnych powodów. Raczej w granicach normy, mam nadzieję. Natomiast za chwilę zaczynam się zastanawiać, czy to faktycznie jest ważne, ten powód mojej złości. I jaki to będzie miało wpływ później na nasze relacje. Bo to też jest bardzo takie
znamienne, jak słucham o historiach niektórych osób, czy ja mam prywatne jakieś doświadczenia z różnymi znajomymi, z którymi przestajemy rozmawiać, z innymi rozmawiamy, co jest wystarczającym powodem, żeby przestać z kimś rozmawiać, unikać go na ulicy, albo przyjaźnić się przez całe życie. Jak słyszymy o małżeństwach, które się rozwodzą, co sobie ludzie potrafią zrobić nawzajem. A słyszę o sprawie mojej koleżanki, która słyszy od najbliższych w sądzie okropne rzeczy na swój temat. I no i oczywiście te sytuacje są bardzo dalekie od tych wydarzeń, o których rozmawiamy, czyli od pogromu, od zabijania, ale zajmując się tymi tematami, ja mam wrażenie, że nie możemy zapominać w życiu codziennym też o naszych relacjach z innymi ludźmi. I właśnie kiedyś te normalne relacje zaczynają, czy ludobójstwo też się nie bierze z dnia na dzień. To jest wieloletnia praca, którą wykonują ludzie. I zaczyna się od złości. Zaczyna się od człowieczenia, od języka. Że to w języku najpierw, językiem najpierw staramy się kogoś poniżyć, odczłowieczyć. Jak czytam, a właśnie najbardziej przeraża mnie teraz to, że ludzie obrzucają się tak podłymi obelgami, niezależnie od jakiejś strony społecznej, po której się znajdują. Zaczęliśmy po prostu siebie nienawidzić wirtualnie, póki co. Bo ja się zawsze zastanawiam, czy ci ludzie, którzy na przykład w internecie wypisują te okropne rzeczy, potrafiliby wyjść na ulicę i powiedzieć komuś w twarz coś takiego. Bo tego się nie da czytać. No ale gdzieś jest początek. No i w Białymstoku widzieliśmy właśnie rozwój tej internetowej nienawiści. Ona się wylała na ulicę. A więc oczywiście nie można zapominać o tym, że Holokaust był wyjątkowym wydarzeniem w dziejach historii i ludzkości. Nie jedynym ludobójstwem, ale chyba jedynym tak dobrze zorganizowanym, przeprowadzonym mechanicznie i tak globalnym. Ale możemy być ostrożni współcześnie. Czy powinniśmy być ostrożni współcześnie, bo nigdy nie wiadomo, jak pomimo tych wszystkich badań, pomimo tych wszystkich wyjaśnień, wytłumaczeń naukowych, popularno-naukowych, to nigdy nie wiadomo, kiedy znajdziemy się na tej drodze, która nas prowadzi do zbrodni. Takie mam wrażenie. No tak, to znaczy ja pewnie identyfikuję z tym, co pani powiedziała o tym, że jakby cały czas musimy być uważni. A teraz chyba bardzo szybko w naszym społeczeństwie ludzie są albo wpychani na siłę, albo jakby wskakują w pewne kategorie, grupy społeczne, czy właśnie fronty i tak dalej. Ze wszystkich, jakby bardzo też łatwo zachodzi. Chciałem jeszcze zapytać o to, jakby właśnie trochę o przyszłość. Jakie największe teraz wyzwania pani widzi tutaj w swojej pracy? Nie tylko w stowarzyszeniu, ale generalnie w tej tematyce. Czy co powinno być zrobione? A,
Trudno mi się wypowiadać o mojej pracy ze względu na staż, bo na razie to mi się cała praca wydaje wyzwaniem. Natomiast... Może tak, w jakim kierunku po prostu te sprawy tutaj w Kielcach, sprawy historii polsko-żydowskiej, relacji polsko-żydowskiej, znaczenia pogromu i Holokaustu, w jakim kierunku to powinno się rozwijać? Znaczy, no ja myślę, że w tym, w którym się rozwija, czyli w możliwie najszerszej popularyzacji, upowszechnianiu wiedzy na ten temat, no bo ja bym bardzo chciała, żeby dożyć takich czasów, w których nie usłyszę właśnie takiej rozmowy, o której wspomniałam wcześniej. Że ważniejsza staje się prowokacja, czy właściwie udowodnienie jej przeprowadzenia bądź nie, aniż sama zbrodnia. To wydaje mi się w Kielcach najtrudniejsze chyba do zrealizowania, bo mimo wszystko jest mnóstwo ludzi, którzy uważa, że być może to jest związane z tą odpowiedzialnością, o którą pan zapytał, że ludzie próbują sobie to wytłumaczyć tą prowokacją, bo boją się tej odpowiedzialności, że ktoś ich obarczy odpowiedzialnością za zbrodnię z 1946 roku. Nie wiem, tak sobie myślę, że być może to jest to o to chodzi, że nie potrafią sobie rozgraniczyć sami, że to nie ja byłem, czy nie ja byłam na plantach w 1946 roku. Ale ja jestem teraz. I ode mnie zależy, czy ta pamięć będzie, czy jej nie będzie. Zresztą ja całkiem niedawno się dowiedziałam i żyłam w błogiej nieświadomości, że w Jedwabnym jest taki problem też. Ja sądziłam, że tam jest też wszystko jasne i że zdarzyła się zbrodnia i tego nie podważa. I nie wiem, dosłownie chyba 2 czy 3 tygodnie temu ktoś mnie uświadomił, że tak nie jest. Że po prostu miasteczko temu zaprzecza. Dla mnie to jest niepojęte. Ile musimy jeszcze zgromadzić dokumentów, ile badań przeprowadzić, żeby można było powiedzieć, że tam się zbrodnia zdarzyła? To samo dotyczy Kielc. Co trzeba zrobić, żeby Kielczanie przestali być może faktycznie rozpocząć ponowne śledztwo w sprawie prowokacji? Niech ona będzie, czy jej nie będzie, ale może będziemy w stanie przejść do tej pamięci wtedy? Bo nie tak dawno lokalna pani polityk, przecież po książce Tokarskiej-Bakir, profesor Tokarskiej-Bakir, zbierała podpisy na deptaku pod tym, żeby rozpocząć ponowne śledztwo w sprawie pogromu kieleckiego. No tylko co ona chce tym śledztwem udowodnić? No wyłącznie prowokacje. Ale jakie znaczenie dla samej zbrodni ma ta prowokacja? Że odpowiedzialność się rozmyje? Tak, nie. Znaczy to niestety jest tak, z tego co pani mówi, no to jest smutne, bo jakby wniosek z tego trochę jest taki, że w związku, jeśli to nie była teoretycznie, załóżmy tak, że to nie była nasza zbrodnia, tylko czyjaś inna, to już jest mniej, to już nie jest, nie wiem, to już nas nie dotyczy, to już nas, no właśnie, to już nie ma znaczenia, bo to nie my. Tak, no właśnie, tylko że wie pan, nawet jeżeli
zakładając, że znajdą się nagle dokumenty, które udowodnią, że ta prowokacja miała miejsce, to nie znajdą się dokumenty, które udowodnią, że tutaj Kielczan nie było. Bo są dokumenty, które mówią, że Kielczanie tu byli. I trochę też jest chyba problem z językiem, mam wrażenie, bo to jak była mowa o polskich obozach śmierci, które w mojej ocenie są po prostu problemem tłumaczeniowym przede wszystkim. I właśnie tych językowych różnic pomiędzy poszczególnymi językami, bo jak wiemy, tylko około 60 słów jest, ma dokładnie takie same znaczenia w językach, jeśli chodzi o tłumaczenia. Natomiast podobnie jest z pogromem kieleckim. Ja dostałam pytania podczas tej rozmowy, no to był w końcu pogrom kielecki czy pogrom w Kielcach? No więc, albo wie pan inny przykład języka opisującego zbrodnie, jak na ostatniej rocznicy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Działacze Solidarności złożyli kwiaty ofiarom prowokacji. No i tu słusznie pan Bogdan Białek zauważył, to komu są składane te kwiaty, no bo kto był ofiarą samej prowokacji? No, kto się dał sprowokować? Przecież nie Żydzi. No ale uważa pani, że to był skrót myślowy. Znaczy z tym, że ofiarą że prowokacji to wiadomo, ale że chodziło jednak o tych, którzy tu zginęli. Tak, prawda? Tak, myślę, że tak. To było niezręczne sformułowanie językowe. Mam nadzieję. Przynajmniej. Chociaż, no właśnie, bo też tutaj była ta tablica chyba w 50. rocznicę, tak zamontowana, pamiątkowa ofiarą pogromu żydowskiego. Jakoś tak, Kielczanu, tak. Tutaj też jest taki, no w zasadzie... Tak, no pan... Koncepcje na wytłumaczenie tego programu są naprawdę różne i chyba fantazji tym osobom nie można odmówić, bo ja pamiętam, jak wiele lat temu usłyszałam teorię mówiącą, że to sami Żydzi zorganizowali pogrom. To wie pan, to nawet nie wymaga skomentowania, bo to się samo komentuje. Tylko mam wrażenie, że te teorie po prostu gdzieniegdzie jeszcze funkcjonują i one teraz przy tych warunkach społeczno-politycznych zaczynają wypływać i ja nie wiem, nie wiem, co należałoby jeszcze, czy co można by było jeszcze zrobić, żeby ludzie po prostu zaczęli... To chyba też było w jakimś sensie intencją mojej wystawy, że próba ukazania kielerskiej społeczności żydowskiej jako część społeczności całych Kielc. Może to, kiedy przestaniemy postrzegać w końcu Żydów jako obcych w naszym społeczeństwie. Może to będzie jakąś... Tylko czy to jest możliwe znowu, skoro tak wiele właśnie sformułowań językowych jest ułomnych, niepełnych, wprowadzających w błąd. No i dodatkowo jeszcze musimy się borykać z tą różnicą perspektyw przeszłej i teraźniejszej. I właściwie cały czas nie potrafimy jej właściwie i odpowiednio nazwać.
Natomiast na pewno próba, no tylko właśnie znowu dochodzimy tutaj do problemu jeszcze rywalizacji pomiędzy cierpieniami. Tak? I zresztą to było w Auschwitz bardzo widoczne, kiedy nie mówiło się tam w ogóle o ofiarach żydowskich. A więc... no nie wiem. nie wiem jak są pewne problemy, z których wydaje się, że się nie da wybrnąć po prostu. I oczywiście różnice światopoglądowe są bardzo nam potrzebne jako społeczeństwo. Każdemu społeczeństwu są potrzebne różnice światopoglądowe pomiędzy jego członkami. Tylko że niech to będą różnice, które nie sprawiają, że jakaś grupa społeczna znajduje się, czy jest gorsza w tym światopoglądzie niż inna grupa społeczna. No i to tylko tyle. I ja zawsze, jak rozmawiam właśnie z osobami, które mają jakiś inny światopogląd, ja mówię, okej, mnie nie przeszkadza twój sposób postrzegania świata. Mnie tylko przeszkadza to, że próbujesz, czy dyskryminujesz kogoś ze względu najczęściej takiego, na który on sam nie ma wpływu, bo pochodzenie, orientacja seksualna, wygląd, nie wiem, miejsce urodzenia, język, to nie są rzeczy, na które my mieliśmy wpływ. A nawet jeżeli mieliśmy wpływ typu, nie wiem, grupa zawodowa, to czy to jest wystarczający powód, żeby kogoś postrzegać gorzej? Bo to jest taki sam człowiek jak ja. Ma podobne emocje, ma rodzinę, ma przyjaciół. Możemy się kłócić, możemy się nie lubić, ale nie nienawidźmy się po prostu. I zdarza się, że dyskusja się kończy na tym w tym momencie. Czyli, że... No, bo tutaj nie ma już argumentu. Ci ludzie no, mówią... Nie znajdują argumentu, o którym mógłby przemawiać za ich negatywną oceną innych ludzi. Ale nie przestają nienawidzić. Tak, to jest, znaczy jest też, tak sobie pomyślałem, w tych relacjach polsko-żydowskich też jest taka symetria polegająca na tym, że, czy to może trochę inny temat, ale tak mi przyszło do głowy, że, bo my też się z tym spotykamy w Polsce, także jakie są opinie zwiedzających bardzo często, że często izraelskich będą, że jest za mało o udziale Polaków w Holokauście. A polskich, że jest za mało o sprawiedliwych i o Pileckim. I tak naprawdę, znaczy to jest to, że tak naprawdę te dwie strony myślą tak samo, w sensie strukturalnym. Tak. To tak. One mówią, okej, wy macie sprawiedliwych, ale jakby nie należy tego porównywać, bo to jedno z drugim nie ma za bardzo, to nie można, to nie jest tak. A drudzy mówią, okej, my się, tak, jaka będzie, teraz chyba już zapomniałem, jaka będzie symetryczna sytuacja. Czyli zdarzali się szmalcownicy, tak, ale to był margines, tak, mamy sprawiedliwych, tak. Tak. To, że jakby logika myślenia jest jakby taka sama, tak naprawdę. Tak, tak, tak. I może gdyby, znaczy no już tak mówiąc czysto teoretycznie, gdybyśmy zrozumieli to, gdyby obie strony zrozumiały, że to jest jakby taka sama logika, to może coś lepszego z tego wynikło. Wie pan, do momentu, kiedy nie zaczęłam rozmawiać z potomkami Żydów kieleckich, byłam przekonana, że antypolonizm nie istnieje. Naprawdę byłam o tym przekonana i byłam przekonana o tym, że jest to
wymysłu antysemitów, po to, żeby usprawiedliwiać antysemityzm. Natomiast jeżeli słyszę, że wszyscy jesteśmy świniami, że Niemcy wybrali Polskę na miejsce zbudowania obozów zagładów tylko ze względu na ich polski antysemityzm, który był słynny na całym świecie przed wojną. I że tu względy ekonomiczne zupełnie nie miały znaczenia dla Niemców, tylko po prostu antysemityzm polski przedwojenny. To, no to właśnie zaczynam bronić, wspominać o tych sprawiedliwych i zaczynam wskazywać, że jednak może nie do końca jest tak, że Polska jest tak samo antysemicka jak przed wojną. I najlepszym przykładem jest na to moja wystawa, która stanie na głównym rynku w Kielcach. Więc to był taki moment, że ja się zderzyłam ze swoimi stereotypami na temat relacji i na temat samych Żydów. I wie pan, nawet nie wszyscy Żydzi chcieli ze mną rozmawiać. Byli tacy do wypowiedzi, której to przez portal Facebooka się działo, do których wypowiedzi się ja się odwoływałam, a którzy nie chcieli ze mną rozmawiać zupełnie. Bo dla nich byłam polską świnią, która dewastuje ich cmentarze. Oczywiście jak jednak starałam się, wyjaśniałam jakieś tam kwestie, były i takie głosy, że nie no, faktycznie to po prostu my jesteśmy skrzywieni przez świadectwa naszych rodziców na przykład, którzy musieli stąd uciekać. Nie jesteś złym człowiekiem. Ale to też nie wszyscy. Ja tego mojego przyjaciela Dawida się zapytałam. Mówi, że jak mówił o chyba o szmalcownikach właśnie. Mówię, Dawid, czy jesteś pewien, że w 40 roku, gdybym to ja była w getcie, a ty poza gettem, to byś mi pomógł? Żyjąc w tamtych warunkach. No ale nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, więc po co o tym rozmawiamy? Mówię, ze względu na przyszłość. Przyszłości nie zmienimy. Także to też nie jest tak, nikt nie jest z nas w stanie jednoznacznie stwierdzić, że tak, ja bym pomógł czy pomogła. Tak, byłabym po właściwej stronie. A jak bym się zachowała, gdyby moja rodzina umierała, albo gdyby ktoś groził mojej rodzinie? Nie mam pojęcia, czy bym znalazła w sobie tyle odwagi, żeby móc kogoś, nie wiem, ukryć, uratować, czy przerzucić chociażby kromkę chleba za płot getta. No tylko, że to też jest taki, bo oczywiście powinniśmy się zachowywać tak jak trzeba i powinniśmy, nam się wydaje, że na pewno byśmy uratowali, czy powinniśmy ratować i wszystkich i na pewno bylibyśmy tymi odważnymi i dobrymi. Nie mam pojęcia. Nie mam naprawdę pojęcia. Bo tak sobie myślę, że w takim razie
tak naprawdę to, co nas wszystkich łączy i co powinniśmy może zrozumieć, no to jest właśnie taka autorefleksja na temat tak naprawdę no naszej natury, która nie wiemy, jaka ona jest, ale natury ludzkiej, tak, ale w zasadzie tak jakby tutaj jakby też z tego, o czym pani mówi, to tak wynika, że tak naprawdę znaczy, że tak samo te problemy tych Izraelczyków, którzy przyjeżdżają, czy są potomkami Żydów z Kielc i tak dalej, no one, każdy ma jakieś, no każdy ma swoje stereotypy, tylko trzeba je sobie uświadomić, tak? To jest praca no, wszystkich. To po prostu nie ma tutaj, nikt nie jest od tego wolny. Nie ma takiej możliwości. Nie ma, no nie jesteśmy w stanie też wyeliminować wszystkich stereotypów w naszym życiu, bo one pozwalają nam funkcjonować w codzienności. Są stereotypy pozytywne, ale ja odkąd pamiętam, pracuję ze stereotypami, tak prywatnie i gdzieś tam właśnie naukowo. I jak już sobie myślę, że nie no, już chyba coś mi się już udało zrobić, kolejny krok, że wykonałam taką pracę, która przyniosła mi jakieś efekty. To właśnie dzieje się coś takiego. To na przykład właśnie fakt, że zaczynam dostrzegać jakiś antypolonizm u Izraelczyków. To na przykład wchodzi romska rodzina do fryzjera, gdzie moja torebka stoi, leży pod przeciwległą ścianą. Najważniejsza jest dla mnie moja torebka. To uczestniczka studiów podyplomowych w Auschwitz, która stoi na wieżyczce i mówi, że teraz Niemcy mają za swoje, bo mają uchodźców. Jak pani radzi sobie ze stereotypem bycia z Kielc? Chyba w środowiskach, no właśnie, w ogóle nie tylko żydowskich, to jest takie, no, bo wyzwala właśnie ten stereotyp. Wie pan, to było tak, że często się powtarza w mojej działalności to, że zaczynam rozmawiać z jakimiś osobami, no, które są powiedzmy z pokolenia mojej mamy i które jeszcze gdzieś tam pamiętają właśnie tę cenzurę i to, że nie można było mówić zupełnie o pogromie i oni się dowiedzieli, czy chociażby wspomniany przeze mnie Piotr, który się dowiaduje, że o pogromie kieleckim, on jest z Kielc, urodził się w Kielcach, a o pogromie kieleckim dowiaduje się w Stanach Zjednoczonych. Więc ja nie miałam tego problemu. I właściwie do momentu, w którym uczestniczyłam w ekspedycji etnograficznej właśnie z profesor Janną Tokarską-Bakir, zupełnie nie odczuwałam tego stereotypu. I dopiero pamiętam, jak spotkaliśmy się na tych badaniach i wiedziałam, że tam zasadniczo wszyscy Kielce kojarzą wyłącznie z pogromem. Przed moment przedstawienia się. No i ja wtedy mówię, że jestem z Kielc. Te 3 sekundy po wypowiedzeniu tego zdania były bardzo długie. Ale zasadniczo jestem na tyle, znaczy ja uważam, że najważniejsza jest komunikacja w relacjach międzyludzkich. Jest po prostu zwykła rozmowa. Słuchanie i słyszenie tego, co mówi ktoś inny, kto komunikuje nam o swoich emocjach, o swoich przemyśleniach. I ja też staram się komunikować o swoich emocjach i swoich przemyśleniach. I w zasadzie nie mam z tym problemu dzięki temu chyba. Poza tamtym jednym momentem,
kiedy faktycznie to jakoś zagrało mi na emocjach, to nie przypominam sobie innego momentu podobnego. I nawet jak jechałam do Izraela w tym roku właśnie, pierwszy raz w okolicach Świąt Wielkiej Nocy i Majówki, bo to był taki długi weekend, pamiętam, jak moi teściowie uprzedzali, tylko nie przyznawajcie się, że jesteście z Kielc. No i myśmy wylądowali, a zaczęliśmy wypuszczać samochód. Zostałam sama w biurze i osoba, która tam pracowała, pyta się, skąd jesteście. Z Polski. A dokładnie? A, z Kielc. A gdzie to jest? No i kolejne zderzenie się z antysemityzmem, bo nam się wydaje, że wszyscy Żydzi wiedzą, gdzie są Kielce i czym są Kielce. Więc akurat on, ten pan, który tam pracował, zupełnie nic nie wiedział na temat pogromu. Dopiero ja go uświadomiłam tak naprawdę, bo mu powiedziałam. I mu powiedziałam, że no, Kielce są raczej rozpoznawane w Izraelu. On mówi, że nie, zupełnie nie wiedział. I właściwie z tego nic złego nie wynikło i chyba wręcz przeciwnie. Zresztą pomógł nam później wyjechać z parkingu, także był bardzo uprzejmy. Z kolei ostatnio, akurat wczoraj rozmawiałam z koleżanką, która w Izraelu była rok wcześniej, chyba, czy 2 lata temu, on wcześniej. Mówi, że spotkała Żyda ze Stanów Zjednoczonych, który ją zagadnął, pyta się, skąd jest, ona mówi, z Kielc. No i akurat ten Żyd ze Stanów wiedział bardzo wiele na temat pogromu, mówi, że wiedział nawet więcej niż ona sama. Także nie wiem, czy nadal istnieje ten stereotyp. Znaczy, na pewno gdzieś istnieje, ale on chyba jednak mimo wszystko staje się mniej widoczny. On być może istniał w czasach, których ja nie pamiętam. Bo ja, jak jestem gdziekolwiek w Polsce, bardzo rzadko się spotykam. Właściwie to nie jestem w stanie sobie przypomnieć innej, naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć innej sytuacji, w której moje pochodzenie miałoby znaczenie. To, że jestem z Kielc, czy w której bym wyczuła, że coś jest nie w porządku. W Izraelu też nocowaliśmy sami, bukowaliśmy sobie noclegi, więc nocowaliśmy u różnych osób. Rzadko w hotelach. I naprawdę nie odczuliśmy zupełnie, że Kielcy są powodem jakiejś stereotypizacji. Być może to jest jeszcze gdzieś tam stanowią właśnie u tych osób, które znają opowieści swoich rodziców. I którzy pochodzą z Polski i z Kielc, właśnie u potomków Żydów kieleckich. Ale to też z drugiej strony, wie pan, ja się zaprzyjaźniłam z tym Dawidem, pomimo tego, że on miał, że był ten kłopot taki komunikacyjny z postrzeganiem przeszłości, roli Polaków, czy proporcjami, chociaż nigdy nie mówiłam nie sprzeczaliśmy się raczej o proporcje. Bardziej to było związane z tym słynnym antysemityzmem, rzekomo słynnym. Natomiast ja się zaczęłam też wtedy zastanawiać, co bym czuła i co bym myślała o mieście, z którego uciekła moja mama. Czy w którym groziła jej śmierć za to, że się nazywała tak, a nie inaczej. I zresztą kiedyś mu napisałam, że
Obawiam się, że wymagam od ciebie zbyt wiele. No i tu się znowu pojawia kolejna perspektywa, bo ten współczesny antysemityzm bardzo często schodzi na współczesne relacje polityczne Izraela z Palestyną. I bardzo słyszę, i to właściwie od osób z bardzo różną świadomością i z bardzo różną wrażliwością. Nawet ostatnio usłyszałam od mojego kolegi z Warszawy, który na 100% nie jest antysemitą i który mówi, że Żydzi się bardzo dużo nauczyli podczas II wojny światowej. Ja mówię, ale dlaczego ty oczekujesz od tego narodu czegoś innego niż od innych? Wystarczy, że oni mimo wszystko przeżyli ten Holokaust. Ale to nie zmienia mentalności ludzkiej w tym narodzie. Każda grupa narodowa jest taka sama i składa się z różnych jednostek. I są ludzie dobrzy i źli, a oprócz tego to należałoby wziąć pod uwagę dużo więcej czynników niż tylko siły wojskowe Izraela. Bo nikt nie mówi o tym, w jaki sposób czy jakie decyzje podejmują rządzący Palestyną. Tylko zawsze mówi się o o zbrodniach izraelskich, których oczywiście też nie popieram. Bo nigdy nie będę popierała konfliktu zbrojnego. Natomiast starajmy się być obiektywni w każdej sytuacji, bo jeżeli mówimy o antysemityzmie, to mówmy o antysemityzmie. Jeżeli o sprawiedliwych wśród narodów, to o sprawiedliwych wśród narodów, ale jeżeli mówimy o konflikcie palestyńsko-izraelskim, to mówmy o pełnym konflikcie palestyńsko-izraelskim. Tak. Nie? Znaczy z pełnym kontekstem. Tak. Natomiast w dalszym ciągu jest to kłopot. No, na pewno jest to związane z tym, że ten antysemityzm cały czas jest żywy i zdaje się, że on ostatnio jest nieco głośniejszy niż wcześniej. Znaczy, pamiętam, jak napisałam pracę magisterską, zresztą jak zaczynałam studia doktoranckie i mówiłam o swoim temacie, to większość osób się mnie pytało, a gdzie ty widzisz antysemityzm w Polsce? Coś takiego nie istnieje. A teraz nikt nie zadaje tego pytania. Ale ten antysemityzm nie urodził się, nie wiem, w przeciągu ostatnich 4 lat. Tylko on gdzieś był. Przepraszam za moje dygresje. Bo... No, dobrze, właśnie bardzo dziękuję. To jak się czasem rozgadał, to nie ma końca. No. Ja już nie będę dalej zabierał pani czasu. Bardzo dziękuję i chciałem zapytać tylko jeszcze na koniec, czy chciałaby pani coś jeszcze dodać, co pani zdanie cokolwiek tutaj na tym nagraniu naszym powinno się znaleźć. Chyba sporo już powiedziałam. Nie, chyba nie przychodzi mi przynajmniej nic teraz do głowy. Pewnie mi przyjdzie za jakieś 30-40 minut. Natomiast wydaje mi się, że nie. Może tylko tyle, że a propos mojej wystawy. Jak ją przygotowywałam, to wiele osób mi mówiło, że
ona nie dostoi do końca przez ten miesiąc w Kielcach. Dostała i nic się z nią nie stało, pomijając fakt, że chyba ostatni weekend, jej ostatni weekend została zniszczona jedna plansza, znaczy jeden stojak, ale zostały też zniszczone inne elementy przestrzeni publicznej, więc to nie był zupełnie akt antysemityzmu, tylko dookoła są lokale rozrywkowe, które działają do późna w nocy. Więc to na pewno jest optymistyczne. Fakt, że w jakikolwiek sposób wsparło mnie przy tej wystawie ponad 50 osób. I w zasadzie nie trafiłam na jednego antysemitę. Jeden, w zasadzie mówię, bo jeden człowiek faktycznie był też z pokolenia moich dziadków nawet. Powiedział, że otwarcie, trochę jakby przepraszająco, że on wychowywał się w rodzinie antyżydowskiej, w atmosferze antyżydowskiej, bo Żydzi zniszczyli przed wojną warsztat jego dziadka. No jak mogli zniszczyć, po prostu nie wytrzymał konkurencji. I jeden ksiądz, który powiedział mi w odpowiedzi na moje pytanie, czy nie ma jakichś materiałów, powiedział, że no nie, znowu Żydzi. Ale mówi, no zastanawiam się, czy mam jakieś materiały. Ale nie mam materiałów żadnych. No nie, niestety nie mogę pani pomóc. Więc skala faktycznie tych osób wspierających, nie wspominam oczywiście o licznych instytucjach, muzeach i fundacjach, ale oczywiście też były. Skala osób wspierających i popierających moją inicjatywę i tych, którzy wyrazili jakiś tam, się zdystansowali powiedzmy od tego, świadczy o tym, że nie świadczy, ale jest optymistyczna. Jest optymistycznym sygnałem, że może nie jest jeszcze tak źle, może jeszcze nie jest za późno dla nas. To jest naprawdę pocieszające. No, to może to. I coś jeszcze chciałam dodać i mi uciekło. Aha, jeden potomek kieleckich Żydów, który akurat mieszka w Warszawie, też się mnie zapytał właśnie, jak to wyglądało. Na jakie ja przeszkody natrafiłam. I miał na myśli takie przeszkody wynikające z antysemickich nastrojów. Więc może czasem się, może czasem my też demonizujemy. Z kolei z drugiej strony przypomina mi się ta rozmowa, której usłyszałam, że być może pogrom kielecki zupełnie w ogóle nie miał miejsca. I to jest tylko, tylko prowokacja i nie wiem, działania antypolskie. Więc trudno tutaj znaleźć jakiś, trudno znaleźć równowagę pomiędzy tymi dwoma skrajnymi rzeczywistościami, ale ja też właśnie w rozmowach z tymi potomkami Żydów kieleckich, którzy są naprawdę szczególnie wrażliwi na antysemityzm w Polsce i często coś interpretują bez wiedzy o realiach mam tu na myśli na przykład taki incydent, w którym ktoś przytrzymał jarmułkę nad głową Krupki. Nie wiem, czy pan pamięta, była taki incydent. Już nawet nie pamiętam, który to jest prawic, który jego nazwiska, ale nie warte, jego nazwisko nie jest warte mojej pamięci. Przepraszam. Natomiast oni to oczywiście sobie gdzieś tam wyciągnęli z całej rzeczywistości i
No i dla nich to było świadectwo o polskim antysemityzmie. I dopiero jak im wytłumaczyłam, że to jest skrajna prawica, że właściwie ten gest został potępiony naprawdę od prawej strony do lewej, nawet przez jego jakichś tam kolegów partyjnych został skrytykowany jako akt niedojrzały i płazeński. Dopiero oni, aha, no to dziękujemy ci, że nam wyjaśniłaś. Natomiast jest to na pewno, to jest na pewno wyzwanie, jak znaleźć taką równowagę pomiędzy tymi pozytywnymi działaniami, aspektami i warunkami, a tymi negatywnymi informacjami. Przepraszam za tę ocenę. Właśnie mówiłam o stereotypach swoich i o tym, żeby być dobrym dla siebie nawzajem i żeby się szanować nawzajem, niekoniecznie lubić, a tak bardzo źle powiedziałam i właściwie w sposób gardzący tym człowieku, który tę jarmułkę trzymał. Ale naprawdę ja nie pamiętam jego nazwiska. I naprawdę nie potępiam z całą stanowczością wszystkie nacjonalistyczne ugrupowania, które są w tym kraju, które niestety dochodzą do władzy w naszym kraju. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.